warunkach i zamiast brnąć do osiągnięcia celu, żyją w świecie niespełnionych marzeń. Ich życie staje się jak źle zaparzona herbata, nijakie i bez smaku. Ciężko jest z tego wyjść. Pojawia się alkohol, narkotyki, choroby. Ludzie się gubią, a to już tylko krok od całkowitej izolacji. A pan się nie gubi? Jest pan młodym autorem. Prawdę mówiąc, ten reportaż powstał dlatego, że zacząłem żyć tak jak jego bohaterowie. Nie było ze mną najlepiej. W takim razie, co pan zrobił inaczej niż oni, żeby pan się dał pomóc sobie i innym? Ktoś mi pokazał, że można inaczej. Bo taki mam kaprys, bo za przyjaźń trzeba zapłacić na...
Aha! A ty, przepraszam, kim jesteś?